Zabawa kółko i krzyżyk. Podczas zabawy uczniowie starają się ułożyć z oznaczników linię pionową, poziomą lub skośną, jednocześnie przeszkadzając drużynie przeciwnej w ułożeniu ich linii. Po ułożeniu linii oznaczniki są przestawiane tak, aby stworzyć kolejną linię w innej strefie pola. Zwracamy uwagę na to, aby drużyny komunikowały się z sobą w sposób poprawny i wspierały zawodników wykonujących ćwiczenie. W wariancie utrudniającym dokładamy piłkę, aby każdy z uczniów kształtował umiejętność prowadzenia piłki oraz podania. Zabawa szukanie skarbów. Uczeń ma za zadanie dobiec do stożka o kolorze, którym wskaże nauczyciel. Jednak nie widzi jego koloru. Zadaniem kolegów z drużyny jest naprowadzenie go na odpowiedni kolor. Pierwszy ćwiczący nie widzi koloru, do którego musi dobiec. Zadaniem kolegów jest jak najszybsze nakierowanie go na odpowiedni kolor. W dalszej części uczeń ma zasłonięte oczy, a partnerzy muszą nakierować go, używając kierunków odpowiednich do danego stożka. Wariantem utrudniającym może być używanie liczb zamiast kierunków, czyli 1 w prawo, 2 na wprost, 3 lewo, 4 w tył. Dzięki temu muszą komunikować się w sposób bardzo poprawny, a ćwiczący wsłuchuje się i analizuje wskazówki. Gra 2 na 2 na 6 bramek w 3 różnych kolorach. Zadaniem drużyny jest zdobycie bramki. Trener wskazuje kolor bramki, którą trzeba zdobyć. Partnerzy, którzy oczekują, wspierają kolegów i mówią im, którą bramkę trzeba atakować. Wariant utrudniający. Podczas gry nauczyciel kilkukrotnie zmienia kolor bramki, którą należy zdobyć, tak aby drużyny komunikowały się bardzo sprawnie i zdobywały możliwie jak najszybciej bramkę.